Serwus! W dzisiejszym odcinku kolejna informacja o grzybach jadalnych. Witaj na kanale Grzyby Gotuje. W poprzednim odcinku przedstawiłem borowiki, koźlarze, podgrzybki. Zaczniemy od maślaków, które pospolicie występują w lasach iglastych. Rosną pod sosnami, gdyż współżyją z ich korzeniami. Maślak zwyczajny ma kapelusz do 12 cm i trzon do 11 cm. Miąż jest biało-żółtawy. Od spodu ma rurki w kolorze żółto-cytrynowym. Młode owocniki pokryte są białą osłoną. Maślaki można wykorzystać do różnego rodzaju potraw. Teraz czas na pieprznik jadalny, czyli kurki. Są to nieduże grzyby o specyficznym wyglądzie. Nieduże, o przyjemnym korzennym zapachu. Kurki mają szerokie zastosowanie. Można je wykorzystać do przygotowania wspaniałych dań. Najszybszy sposób to przygotowanie sosu, czyli kurki w śmietanie. Z ciekawostek powiem, że w 1959 roku kurki były na znaczkach pocztowych wydanych przez Pocztę Polską. Teraz czas na siedzenia sosnowego, który jest grzybem jadalnym. Największy znaleziony okaz ważył około 20 kg. Siedzun, czyli kozia broda, jest wspaniałym grzybem i jako składnik wielu kulinarnych przysmaków. Zapraszam do obejrzenia przepisu siedzeń na maśle. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Życzę smacznego i do następnego. Pozdrawiam, Krychu Gotuje.